stary. Dzięki, ty, kurwa, wyjaśnię, może. Sobie. Ty, ja będę prosił, kurwa, na kolanach Krzyśka, żeby na kolejnej gali mi dać ciebie, a nie żebyś walczył z Najmanem. Chcesz? Chcesz? Spoko. Nie, spoko. Jesteś mocny w gadce. To, kurwa, chcę zobaczyć, spoko, co robisz w oktagonie. Spoko. Na kolejnej gadce. No już widziałeś, kurwa. Nie, ale trzy, ja nic nie widziałem. Właśnie nic, spoko, nie powinnać. Właśnie no nic. To spoko, to zobaczcie jak ciebie, kurwa, kurwa też na kurwie. Nie, star, będziesz, kurwa, ustawiajcie się, kurwa, po kolei, odszczekasz te słowa. Odszczekasz, kurwa, te słowa. Uwierz mi. Co roku, byś mógł się wypowiedzieć, ty jesteś w razie co chętny na zmianę rywala? Słuchajcie, jak to wygląda, no. Widzicie, że sobie nie wybieracie, nie układacie, robicie po swojemu i tak, kurwa, przyjdzie i czas na nas, mordo, dobra? Ja... Dlatego z przyjemnością proszę tutaj mnie, kurwa, nie jestem twoim, kurwa, zwierzęciem, żebyś ty mi mówił, kurwa, z kim ja będę walczył, mordo. To jest pierwsza sprawa. Przyjdzie pora, będziemy się lać po, kurwa, mordach. I to mówię każdemu tutaj, kurwa, z moich przeciwników, kurwa. Ale poczekaj, bo ja mam teraz wrażenie, że próbują ciebie wypromować na osobach, które obijesz, po to, żeby... Rozumiesz? Ale nie, Jimmy Ryja, nie, na mnie to nie robi wrażenia. Na mnie też nie robi. Ale nie robi na mnie to wrażenia. Zdarnij mordę w końcu, kurwa, rozumiesz? Kurwa. U siebie ale jest nie ten... robi to na mnie wrażenia. Kurwa, czy ty myślisz, że to... Kurwa, nie bary, kurwo. Nie mów tak. Robimy to? Robimy to? Kurwa, robimy. Nie, bo szczekasz. Nie, szczekasz teraz. Szczekasz, gadasz. Wyjdź do walki. Wyjdź do walki. Adam, weź mikrofon. Alan Kwieciński jest z nami. Oho. Poczekajcie, Alan, teraz nie ma jakby głosu, w ogóle go nie słychać. Poczekaj, Alan, dawaj tutaj. Alan, chodź do nas. Więc siedź tam z pizd... Brawa! Cicho. Panie i panowie, Alan Kwieciński. No, Alanie, nie planowałeś chyba dzisiaj być na tej scenie, ale coś sprawiło, że się tu pojawiłeś. Paweł. Spokojnie. Prosimy tutaj już, nie chcemy kolejnych wejść na scenę tym razem. Ja siedziałem... Nie chcemy. Nie, ja nic nie chcę zgarniać, ja chcę iść po twoją skórę, tylko tyle. Po moją skórę? Oczywiście. Po moją skórę możesz iść w każdej chwili. Wiesz, może ktoś tam się, kurwa, leszcze się go boją, ale ja nie jestem leszczem, nie jestem, kurwa, chłopakiem do bicia. Paweł też jest taki, że zauważyłem, że on woli sobie wziąć kogoś, kogo myśli, że upierdoli. No a jakoś mocniejszego sobie, kurwa, jak myśli, że nie upierdoli, to sobie nie weźmie. Dobrze wiesz, że pytałem kiedy i gdzie i nie powiedziałeś. Ta konferencja tyczy się tej gali. Tutaj już mamy zestawienia. Się coś nie, ja tu nie przyszedłem to... robić dymów, nie spodziewajcie się tu jakiejś akcji. Alberto, ale jeżeli... Daj mu skończyć, żeby mi skończyć zejść powiem. Stąd i... Obiecałeś solówę i tak dalej. Nagrałem ci wiadomość, gdzie i kiedy. Zlekałeś, pal 6. Ja jestem po rozmowach tutaj z chłopakami. Też jesteśmy jakby po słowie i ja też nie chcę robić dymów. Słuchaj, jedną rzecz, tylko... Obiecałeś jedną rzecz, to się z tego wywiąż. A żebyś wiedział, że będzie nagrane i kurwa będziesz szczekał jak kurwa mały Jork lamucie, kurwa w lecie pierdolony. Dobra mów kurwo gdzie i kiedy, celu pierdolony. Skończy się kurwa pierdolenie człowieku instagramowe. Ze mną się nie będziesz kurwa pierdolił w tańcu. Bo takich właśnie jak ty to ściągam kurwa na szybko, rozumiesz? Więc kurwa bez pierdolenia odezwę się do ciebie, zobaczysz, załatwimy i będziesz kurwa inaczej śpiewał. O to ci chodzi? Dalsze te... Jakby, ja nie wybierałem, ja powiedziałem tak. Prowadzimy dzisiaj, Paweł, jest rozmowa między Albertem a Dubielem i właściwie do tego tematu wrócimy tak, jak gadaliśmy. Nie Dobra. Będziemy teraz przeciążać tematu. Dałem ci mikrofon, żeby nie było, że nie miałeś głosu w tej chwili, żeby odpowiedzieć, cokolwiek powiedzieć. Ja wiem, że go swojego chronicie i tak dalej i ja to rozumiem. Nie, ale... to... Chłopie, to nasze konferencje, teraz my gadamy, daj nam głos. Ty, ale jesteś nudny jak flaki z olejem, kurwa, siedzieli tutaj ludzie... Chłopie! Spokój. I saw that when you were coming to the locker room, you had a little argue with one of Tiburski's brothers, right? Am I right? You were going from the octagon and then someone discussed with you. I don't know. No, he is that guy. Some big fucking poof with spiky hair. Uh-huh. Yeah. Yeah, I don't know what he was shouting. I don't know who that guy is. He is that guy. This guy is one of the Tiburski brothers. He's fighting in the Fame MMA. Oh, is he? Yes, yes. Oh, right. Never heard of him before. Okay. Never seen his name.
I just seen this big Spice Boy with fucking his hair gelled up and his eyebrows like all waxed and stuff, and I don't know, just like a big woman. It looked like a woman to me. I thought it was a big woman. So I don't know who this guy is. If he's got a problem, you know, he can just come meet me at the gym, no problem. If he's got a problem, we don't need to do it in the cage in front of people to earn money. He says, trying to come off my name. Come down to the gym in Warsaw, and if you have anything to say, then we can talk face to face.